Dosyć ambitny, nie dbał jednak specjalnie o karierę. Główny cel jego życia polegał na tym, żeby zawsze być człowiekiem postępowym. Nawiasem mówiąc, był majętny i miał duże stosunki. Do sprawy Karamazowów, jak się potem okazało, bardzo się zapalił, ale raczej z ogólnych względów. Zajmowało go samo zjawisko, jego klasyfikacja, interpretacja tego zjawiska na tle naszych społecznych zasad, charakterystyczność żywiołu rosyjskiego itd., itd. Do osobistego zaś tła sprawy, do jej tragedii i do osób biorących w niej udział, zaczynając od podsądnego, odnosił się dość abstrakcyjnie i obojętnie, jak zresztą może i należało. Na długo przed rozpoczęciem rozprawy sala była już wypełniona po brzegi. Nasza sala sądowa jest najlepsza w mieście, wysoka, przestronna, akustyczna. Członkowie sądu siedzieli na podwyższeniu, na prawo ustawiono stół i dwa rzędy krzeseł dla przysięgłych. Na lewo było miejsce oskarżonego i jego obrońcy. Po środku sali na stole leżały dowody rzeczowe, a więc poplamiony krwią biały jedwabny szlafrok Fiodora Pawłowicza, fatalny tłuczek mosiężny, domniemane narzędzie zbrodni, koszula Miti ze skrwawionym rękawem, jego surdut z krwawymi plamami z tyłu w miejscu kieszeni, do której wsadził wówczas całą mokrą od krwi chusteczkę. Ta właśnie cała zlepiona krwią chusteczka, teraz już całkiem pożółkła, nabity u Pierchotina pistolet, z którego zamierzał popełnić samobójstwo w Mokrem, a który potem zabrał mu cichaczem Tryfon Borysowicz, koperta z napisem, w której swego czasu leżały 3000 przygotowane dla Gruszeńki, różowa wstążeczka, którą koperta była wówczas przewiązana i inne jeszcze przedmioty, których nawet nie pamiętam. Nieco dalej, w głębi sali, zaczynały się miejsca dla publiczności, a przed balustradą stało kilka krzeseł dla tych świadków, którzy po przesłuchaniu mieli pozostać na sali. O 10:00 ukazał się sąd w następującym składzie. Przewodniczący, asesor i jeden honorowy sędzia pokoju. Rozumie się od razu, zjawił się i prokurator. Przewodniczący był krępym, krzepkim, dosyć niskim 50-letnim mężczyzną o przekrwionej cerze, ciemnych, krótko ostrzyżonych włosach, przypruszonych siwizną, z czerwoną wstęgą nieznanego mi orderu na piersi. Prokurator zaś wydał mi się, i to nie tylko mnie, ale wszystkim, szczególnie blady, jak gdyby zmizerniał i zzieleniał przez jedną chyba noc, bo przecie przed 2 dniami sam go widziałem, wyglądał jeszcze wówczas normalnie. Prezes zaczął od pytania, czy wszyscy panowie przysięgli są obecni. Widzę jednak, że pisać dalej w ten sposób nie mogę, choćby dlatego, że wiele słów nie dosłyszałem, w inne zaś nie wniknąłem należycie, a jeszcze innych znowu zapomniałem. Lecz przede wszystkim dlatego, że jak już rzekłem, na szczegółowy opis literalnie nie starczyłoby mi czasu ani miejsca. Wiem tylko, że ławników wezwanych przez obie strony, to znaczy przez obrońcę i przez prokuratora, było niezbyt wielu. 12 przysięgłych, jak to sobie zapamiętałem, składało się z 4 urzędników, 2 kupców i 6 osób rekrutujących się z chłopów i mieszczan naszego miasta. Pamiętam, że jeszcze na długo przed rozprawą w naszych sferach towarzyskich zadawano sobie z pewnym zdziwieniem pytanie, szczególnie wśród pań, czy naprawdę tak skomplikowaną, subtelną psychologicznie sprawę mają ostatecznie rozstrzygnąć jacyś urzędnicy, a nawet chłopi. I doprawdy, cóż tu zrozumie taki urzędniczyna, a tym bardziej chłop? W istocie wszyscy ci 4 urzędnicy z ławy przysięgłych byli to ludzie bardzo skromni, źle sytuowani, starzy. Jeden z nich tylko był nieco młodszy. Ludzie, których w sferach towarzyskich naszego miasta wcale nie znano, wegetujący zapewne ze starymi żonami, z którymi nie można się pokazać, z kupą dzieci, może nawet bosonogich. Ludzie, których jedyną dystrakcją są zapewne karcięta i którzy nigdy oczywiście nie przeczytali ani jednej książki. Kupcy zaś, chociaż mieli dosyć poczesne miny, byli dziwnie milczący i nieruchawi. Jeden był ubrany po europejsku, drugi zaś z siwą bródką nosił zawieszony na czerwonej wstążce jakiś medal. O chłopach i mieszczanach nie ma co mówić. Mieszczanie w Skoto-Prigoniewsku
niewiele się różnią od chłopów i często nawet gospodarują na roli. Dwaj z nich byli również ubrani po europejsku, to też dlatego zapewne wyglądali niechlujniej niż pozostali czterej. Istotnie więc mogła nasuwać się taka myśl, która i mnie się nasunęła, gdy ich ujrzałem. I co oni tu mogą zrozumieć? Ale mimo to twarze ich wywierały mocne i prawie groźne wrażenie. Były surowe i chmurne. Na koniec prezes zapowiedział rozpoczęcie sprawy o zabójstwo dymisjonowanego radcy tytularnego Fiodora Pawłowicza Karamazowa. Nie pamiętam już teraz, jak brzmiała właściwa formuła. Polecono prystawowi sądowemu, by wprowadził podsądnego. I oto pojawił się Mitja. Na jego widok zaległa na sali taka cisza, że można było usłyszeć przelatującą muchę. Nie wiem jak na innych, ale na mnie wygląd Mitji wywarł arcynieprzyjemne wrażenie. Przede wszystkim strasznie się wystroił. Dowiedziałem się potem, że na ten dzień specjalnie zamówił sobie surdut w Moskwie u swego dawnego krawca, który miał jeszcze jego miarę. Poza tym miał nowiutkie czarne giemzowe rękawiczki i wytworną koszulę. Przeszedł przez salę swym długim krokiem, patrząc prosto przed siebie i usiadł na swoim miejscu z pewną siebie miną. Zanim wszedł jego obrońca, słynny Fietiukowicz, witany głuchym szmerem. Był to wysoki, szczupły mężczyzna z długimi, chudymi nogami, z niezwykle długimi, białymi, wąskimi palcami. Twarz miał goloną, skromnie zaczesane dość krótkie włosy i wąskie wargi, które krzywił czasem ni to do uśmiechu, ni to do szyderstwa. Wyglądał na lat 40. Twarz jego byłaby sympatyczna, gdyby nie oczy, małe i bez wyrazu, ale wyjątkowo blisko osadzone, oddzielone zaledwie wąską kreską długiego, cienkiego nosa. Słowem, twarz miał ostrą, ptasią, co nawet szczególnie uderzało. Był we fraku i białym halsztuku. Pamiętam pierwsze pytanie zadane Mitji przez przewodniczącego dotyczące nazwiska, imienia i tak dalej. Mitja odpowiedział szorstko, jakoś niespodziewanie głośno, toteż przewodniczący potrząsnął nerwowo głową i popatrzał nań niemal ze zdziwieniem. Następnie odczytano listę osób wezwanych do sądu, czyli świadków i ekspertów. Lista była długa. Czterech świadków nie przyszło. Miusow, który bawił w Paryżu, ale który już złożył zeznanie podczas śledztwa wstępnego, pani Chochłakow i obywatel Maksymow wskutek choroby, no i Smierdiakow z powodu nagłej śmierci, potwierdzonej zaświadczeniem policyjnym. Wiadomość o Smierdiakowie wywołała wielkie wrażenie i szepty na sali. Naturalnie nie wszyscy jeszcze o tym wiedzieli, ale co najbardziej uderzyło, to nagły wyskok Mitji. Ledwo oznajmiono o śmierci Smierdiakowa, Mitja zerwał się ze swego miejsca i huknął na całą salę. Zdechł pies pieską śmiercią. Pamiętam, jak podbiegł do niego obrońca i jak przewodniczący zagroził surowymi sankcjami, jeżeli się jeszcze raz powtórzą podobne wybryki. Mitja skinął głową, nie okazując jednak żadnej skruchy, i rzekł półgłosem do obrońcy. Nie będę, nie będę. Wyrwało mi się. Więcej nie będę. Oczywiście ten króciutki epizod nie wpłynął korzystnie na opinię publiczności i przysięgłych. Ujawnił się w całej pełni charakter Mitji i on sam od razu się zarekomendował. Przy takim nastroju na sali sekretarz sądowy odczytał akt oskarżenia. Był dosyć krótki, ale treściwy. Zawierał tylko główne motywy aresztowania oskarżonego i tak dalej. Mimo to wywarł na mnie wielkie wrażenie. Sekretarz czytał wyraźnie, donośnie, dobitnie. Cała tragedia znowu się uwypukliła koncentrycznie, naświetlona fatalnym, nieubłaganym światłem. Pamiętam, jak zaraz po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący głośno i poważnie zapytał Mitję, czy oskarżony przyznaje się do winy. Mitja podniósł się nagle i rzekł. Przyznaję, że jestem winien pijaństwa i rozpusty, mówił znowu jakimś niespodzianym, nieprzytomnym prawie głosem. Lenistwa i skandali. Chciałem stać się na zawsze uczciwym człowiekiem właśnie w chwili, gdy los mnie ugodził. Ale śmierci starca,
mego wroga i ojca, nie jestem winien. Ale grabieży? Nie, nie jestem winien i nie mogę być winien. Dymitr Karamazow jest łajdakiem, ale nie złodziejem. Co rzekłszy, usiadł drżąc na całym ciele. Przewodniczący ponownie zrobił mu uwagę, że należy ściśle odpowiadać na pytania i nie wpadać w bezprzytomnie wykrzykiwane dygresje. Następnie nakazał rozpoczęcie przewodu sądowego. Wprowadzono wszystkich świadków, aby odebrać od nich przysięgę. Wówczas ujrzałem ich wszystkich razem. Jedynie bracia podsądnego byli zwolnieni od przysięgi. Po przemowie popa i przewodniczącego wyprowadzono świadków i rozmieszczono ich możliwie osobno. Następnie zaczęto ich po kolei przesłuchiwać. Niebezpieczni świadkowie. Nie wiem, czy przewodniczący podzielił świadków oskarżenia i obrony na jakieś grupy i czy przesłuchanie odbywało się według z góry ustalonego porządku. Zapewne tak było. Wiem tylko, że z początku przesłuchano świadków oskarżenia. Powtarzam, ani myślę zdawać szczegółowo sprawę z całego przewodu sądowego. Zresztą byłaby to zbyteczna fatyga, bo przecie i tak w mowach prokuratora i obrońcy zogniskował się w mocnym, charakterystycznym oświetleniu cały faktyczny materiał i sens wszystkich złożonych i wysłuchanych zeznań. Te zaś dwie wielce ciekawe mowy miejscami zapisałem dokładnie i oczywiście powtórzę je we właściwym czasie. Nie omieszkam też opisać pewnego niezwykłego i nieoczekiwanego epizodu, który rozegrał się nagle przed zakończeniem badania świadków i bez wątpienia wpłynął na groźny i fatalny wynik sprawy. Zwrócę tylko uwagę czytelnika na to, co uwydatniło się bardzo silnie od samego początku i co wszyscy od razu stwierdzili, na ogromną przewagę oskarżenia nad środkami, którymi rozporządzała obrona. Wszyscy to od razu zrozumieli, ledwo tylko zaczęły się koncentrować i grupować fakty i ledwo zaczęła się ujawniać cała groza sprawy i cała jej okropność. Wszyscy może od razu zmiarkowali, że to nie jest nawet sporna kwestia, że w istocie nie może tu być żadnych wątpliwości i sprzeciwów, że sprzeciwy będą tylko dla formy i że oskarżony jest winien jawnie i zdecydowanie. Myślę nawet, że wszystkie panie, wszystkie bez wyjątku, z taką niecierpliwością pragnące uniewinnienia interesującego przestępcy, były mimo to absolutnie przeświadczone o jego całkowitej winie. W dodatku zdaje mi się, że byłyby nawet zmartwione, gdyby wina jego nie została ustalona z taką pewnością, bo przecie efekt uniewinnienia byłby o wiele słabszy. A że go uniewinnią, co do tego wszystkie panie, rzecz dziwna, nie miały nawet wątpliwości aż do ostatniej chwili. Winien jest, ale uniewinnią przez humanitarność, pod wpływem nowych idei, nowych uczuć, które w dzisiejszych czasach i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzn zaś najbardziej interesowała walka między prokuratorem i sławnym Fieciukowiczem. Wszyscy dziwili się i pytali, co potrafi dokazać w tak na pozór przegranej sprawie taki talent jak Fieciukowicz. Toteż z napiętą uwagą śledzono każde jego posunięcie. Ale Fieciukowicz aż do końca, aż do swojej mowy obrończej był dla wszystkich zagadką. Ludzie doświadczeni przypuszczali, że ma swój system, że powziął już jakiś plan, że ma określony cel, ale jaki, tego nie sposób było odgadnąć. Jego pewność siebie rzucała się jednak w oczy. Oprócz tego wszyscy z zadowoleniem od razu stwierdzili, że mimo tak krótkiego pobytu, przybył do nas dopiero na jakieś 3 dni przed rozprawą, znakomicie wystudiował sprawę w najsubtelniejszych szczegółach. Ze szczególną przyjemnością na przykład opowiadano potem, jak zbijał z tropu wszystkich świadków oskarżenia, jak kompromitował ich osobiście i, co z tego wynika, dyskredytował ich zeznania. Przypuszczano zresztą, że stosował tę fintę raczej gwoli gry, aby zadośćuczynić wszelkim kruczkom sztuki adwokackiej, albowiem wszyscy byli przeświadczeni, że jakiejś większej i definitywnej korzyści bynajmniej nie odniesie i że najlepiej sam zdaje sobie z tego sprawę, ale ma chyba w rezerwie jakiś swój pomysł, jakąś chwilowo jeszcze skrywaną broń, którą nagle odsłoni, kiedy zajdzie potrzeba. A tymczasem, jakby uświadamiając sobie swoją moc, bawił się i swawolił. Typowym tego przykładem było przesłuchanie byłego kamerdynera w
Fiodora Pawłowicza, Grzegorza Wasiliewicza, który złożył podstawowe zeznanie o otwartych do ogrodu drzwiach. Obrońca, doczekawszy się swojej kolei, po prostu wpił się w biednego starca. Trzeba wiedzieć, że Grzegorz Wasiliewicz stanął przed sądem z miną spokojną i niemal wyniosłą, absolutnie niestropiony powagą sądu ani wielkim audytorium. Składał zeznania z taką pewnością siebie, jak gdyby gawędził sobie sam na sam ze swoją Marfą Ignatiewną. Niepodobna go było zbić z tropu. Z początku prokurator wypytywał go długo o stosunki rodzinne Karamazowów. Obraz rodziny uwypuklił się bardzo plastycznie. Widać było, że świadek jest bezstronny i prostoduszny. Mimo najgłębszego szacunku dla pamięci nieboszczyka pana, przyznał na przykład, że ów w stosunku do Miki był niesprawiedliwy i że nie tak jak trzeba wychował dzieci. Chłopca w maleńkości w szyby zjadły, gdyby nie ja, rzekł, opowiadając o latach dziecięcych Miki. Nie godziło się go krzywdzić względem macierzyzny. Na pytanie prokuratora, na jakiej zasadzie Grzegorz utrzymuje, że Fiodor Pawłowicz skrzywdził syna w rozrachunkach majątkowych, Grzegorz Wasiliewicz wbrew oczekiwaniu nie podał żadnych faktów. Upierał się tylko przy tym, że obrachunek ojca z synem był dla syna krzywdzący i że istotnie należało mu się jeszcze dobre kilka tysięcy. Dodam tu, że to pytanie, czy Miki istotnie należały się jeszcze jakieś pieniądze, prokurator zadawał wszystkim następnym świadkom, którzy mogli coś o tym wiedzieć, nie wyłączając Aloszy ani też Iwana Fiodorowicza. Nikt jednak nie mógł udzielić dokładnych informacji. Wszyscy potwierdzali fakt, ale nie składali żadnych konkretnych zeznań. Gdy Grzegorz opisał scenę przy stole, jak Dymitr wtargnął do domu i pobił ojca, odgrażając się, że wróci jeszcze i zabije go, ponure wrażenie udzieliło się wszystkim zebranym na sali. Tym bardziej, że Grzegorz opowiadał spokojnie, bez zbytecznych słów, osobliwym swoim stylem, co jednak wypadło strasznie wymownie. Zauważył przy tym, że nie gniewa się na Mitię za to, iż go wtedy uderzył w twarz i przewrócił i dawno mu już przebaczył. O nieboszczyku Smierdiakowie powiedział, przeżegnawszy się, że chłopak był zdolny, ale głupi i przybity chorobą i przede wszystkim straszny bezbożnik, a to z winy Fiodora Pawłowicza i jego starszego syna. Ale nawet z żarliwością wychwalał uczciwość Smierdiakowa i opowiadał, jak to swego czasu Smierdiakow znalazł pieniądze zgubione przez pana i zwrócił mu, ów zaś dał chłopakowi za to czerwońca i odtąd ufał mu bezgranicznie. Co do otwartych drzwi, to potwierdził swoje poprzednie zeznanie z całą stanowczością. Zresztą tak długo go badano, że nie potrafię sobie wszystkiego przypomnieć. Wreszcie nastąpiła kolej obrońcy. Przede wszystkim zapytał Grzegorza o kopertę, w której rzekomo Fiodor Pawłowicz schował 3000 dla pewnej osoby. Czy widzieliście ją sami, wy, którzy przez tyle lat byliście tak blisko swego pana? Grzegorz odrzekł, że nie widział i nawet nie słyszał od nikogo o tych pieniądzach, aż do kiedy wszyscy zaczęli o nich mówić. To pytanie o kopercie Fieciukowicz zadawał niemal wszystkim świadkom z taką samą uporczywością, z jaką prokurator zadawał swoje pytanie o podziale majątku. I z tych odpowiedzi okazało się, że koperty nikt nie widział, choć wielu o niej słyszało. Uporczywość, z jaką obrońca zadawał to pytanie, nie uszła od samego początku niczyjej uwagi. A teraz, czy mogę się zwrócić do was z zapytaniem, jeżeli tylko pozwolicie? Zapytał znienacka Fieciukowicz. Z czego się składał ów balsam, albo inaczej mówiąc nalewka, którą nacieraliście sobie krzyż owego wieczoru przed snem, jak już wiadomo ze śledztwa wstępnego, w nadziei, że to was wyleczy? Grzegorz zmierzył obrońcę tępym spojrzeniem i po chwili odpowiedział. A z szałwi? Tylko z szałwi? Czy nie pamiętacie z czego jeszcze? Ano i z babki. A może też i z pieprzu? Zainteresował się Fieciukowicz. Ano i pieprz był. I tak dalej. I wszystko to na wódeczce. Na spirytusie. Na sali rozległ się tłumiony śmiech. Widzicie, nawet na spirytusie, natarwszy grzbiet, wypiliście resztę po odmówieniu modlitwy, którą zna tylko wasza małżonka, prawda? Ano, wypiłem. Czy dużoście wypili? Ile na przykład? Kieliszek? Dwa?
A chyba szklankę. Nawet szklankę. A może tak półtorej szklanki? Grzegorz milczał. Coś już tam miarkował. Półtorej szklaneczki czystego spirytusiku. No to wcale nieźle. Jak myślicie? To można nawet rajskie wrota otwarte ujrzeć. Nie tylko drzwi do ogrodu. Grzegorz wciąż milczał. Znowu rozległ się tłumiony śmiech na sali. Przewodniczący poruszył się niespokojnie. Więc nie wiecie na pewno, wpijał się w niego coraz bardziej Fieciukowicz, czy drzemaliście w owej chwili, kiedyście zobaczyli, że drzwi do ogrodu są otwarte? Na nogach stałem. No, to jeszcze nie dowód, żeście nie drzemali. Znowu śmiech na sali. Czy moglibyście na przykład w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, który teraz mamy rok? Tego nie wiem. A który mamy rok naszej ery od narodzenia Chrystusa? Nie wiecie? Świadek zbity z pantałyku wpatrywał się uporczywie w swego dręczyciela. Istotnie rzecz dziwna, zdawał się nie wiedzieć, który teraz rok. A może wiecie jednak, ile macie palców u rąk? Jestem człowiek poddany, odezwał się nagle Grzegorz głośno i dobitnie. Jeżeli władzy podoba się kpić ze mnie, muszę to znosić. Fieciukowicz nieco się zmieszał, ale tymczasem wtrącił się przewodniczący i zrobił mu uwagę, że należy zadawać bardziej rzeczowe pytania. Fieciukowicz wysłuchał z powagą, ukłonił się i oświadczył, że przesłuchał już świadka. Oczywiście zarówno w mniemaniu publiczności, jak i ławników, wiarygodność zeznań człowieka, który mógł ujrzeć rajskie wrota i nadto nie wie, który teraz rok, została do pewnego stopnia zachwiana. Pod tym względem Fieciukowicz osiągnął swój cel. Ale przed końcem zeznań Grzegorza wydarzył się jeszcze jeden epizod. Przewodniczący zwrócił się z kolei do oskarżonego i zapytał, czy nie ma czegoś do powiedzenia w kwestii zeznań świadka. Oprócz drzwi, wszystko co mówił jest prawdą, głośno zawołał Mitja. Że iskał mi wszy, dziękuję, że mi przebaczył. Dziękuję. Stary był uczciwy i oddany ojcu jak 700 pudli. Niech podsądny wyraża się właściwiej, rzekł surowo przewodniczący. Nie jestem pudlem, mruknął Grzegorz. No to ja jestem pudlem. Ja, krzyknął Mitja. Jeżeli to obraźliwe, to do siebie stosuję, a jego proszę o wybaczenie. Jak zwierz postępowałem względem niego i względem Ezopa. Jakiego Ezopa? Znów zapytał surowo przewodniczący. No, Pierrota, ojca Fiodora Pawłowicza. Przewodniczący jeszcze raz jak najsurowiej zgromił podsądnego. Sam pan sobie tylko szkodzi w opinii sędziów. Podobnie zręcznie oprzetł się obrońca ze świadkiem Rakitinem. Trzeba wiedzieć, że Rakitin był jednym z ważniejszych świadków oskarżenia, na którym prokuratorowi niewątpliwie zależało. Okazało się, że świadek ten o wszystkim wiedział, wiedział zdumiewająco wiele rzeczy, u wszystkich bywał, wszystko widział, ze wszystkimi rozmawiał, znał nader szczegółowo biografię Fiodora Pawłowicza i jego synów. Co prawda o kopercie z 3000 słyszał tylko od Miti. Za to szczegółowo opisał czyny Miti w stołecznym grodzie, wszystkie kompromitujące go słowa i gesty i powtórzył historię o wiechciu sztabskapitana Sniegirowa. Co się tyczy punktu, czy Fiodor Pawłowicz skrzywdził Mitię przy rozrachunku, to nawet i on nie potrafił dać na to ścisłej odpowiedzi i wykręcał się ogólnikami w pogardliwym tonie. Któż by tam mógł zorientować się, kto komu ile jest winien? W tej absurdalnej karamazowszczyźnie nikt nie mógł siebie zrozumieć ani określić. Całą tragedię tego przestępstwa interpretował jako produkt przestarzałej obyczajowości poddaństwa i pogrążonej w chaosie Rosji, cierpiącej z powodu braku odpowiednich instytucji. Słowem, pozwolono mu się wypowiedzieć. Na tym procesie pan Rakitin po raz pierwszy ukazał się w pełnym świetle i zwrócił na siebie ogólną uwagę. Prokurator wiedział, że świadek szykuje artykuł o sądzonym obecnie przestępstwie, a nawet potem cytował w swym przemówieniu kilka zdań z tego artykułu, zatem znał już jego treść. Obraz przedstawiony przez świadka był ponury i złowieszczy i bardzo wzmocnił atuty oskarżenia. W ogóle zaś wykład Rakitina ujął słuchaczy niezależnością myśli
i wyjątkową szlachetnością jej polotu. Dwa czy trzy razy rozległy się pojedyncze oklaski, zwłaszcza wówczas, gdy mówił o poddaństwie i o cierpiącej z powodu nierządu Rosji. Ale Rakitin, bądź co bądź człowiek młody, popełnił małą niezręczność, z której obrońca skwapliwie skorzystał. Odpowiadając na wiadome już pytania dotyczące Gruszeńki, a będąc upojony powodzeniem, z którego zdawał sobie sprawę, i tymi wyżynami szlachetności, na które się wzniósł, pozwolił sobie wyrazić się o Agrafinie Aleksandrownie nieco pogardliwie, jako o utrzymance kupca Samsonowa. Wiele by później dał za to, aby móc cofnąć swoje słowa. Słówko to bowiem pociągnęło za sobą zręczny wypad Fieciukowicza. A powiedział je, bo się nie spodziewał, że Fieciukowicz w tak krótkim czasie zdążył zapoznać się z najintymniejszymi szczegółami sprawy. Pozwoli pan, że zapytam, zaczął obrońca z najbardziej uprzejmym i nawet pełnym szacunku uśmiechem, gdy wreszcie nastąpiła jego kolej na zadawanie pytań. Pan jest naturalnie tym panem Rakitinem, którego broszurę wydaną przez władze duchowne pod tytułem Żywot w Bogu zgasłego starca ojca Zosimy, pełną głębokich i religijnych myśli, ze wspaniałą i zbożną dedykacją dla przewielebnego archijereja, miałem przyjemność niedawno przeczytać. Napisałem nie do druku. To potem wydrukowano, wybąkał Rakitin, jakby nagle czymś zmieszany, a nawet z lekka zawstydzony. O, to pięknie! Myśliciel taki jak pan może, a nawet powinien odnosić się szeroko do każdego społecznego zjawiska. Pod protektoratem przewielebnego archijereja nader pożyteczna pana broszura rozeszła się i przyniosła pewną korzyść. Ale chciałbym przede wszystkim zapytać pana o jedno. Przed chwilą oświadczył pan, że był bliskim znajomym panny Swietłow. Notabene tu dopiero na rozprawie dowiedziałem się, że nazwisko Gruszeńki brzmiało Swietłow. Nie mogę odpowiadać za wszystkie swoje znajomości. Jestem człowiekiem młodym i któż może być odpowiedzialny za tych wszystkich ludzi, z którymi się spotyka? Wybuchnął Rakitin. Pojmuję, zbyt dobrze pojmuję, zawołał Fieciukowicz, jak gdyby zmieszany, jakby pragnąc przeprosić świadka. Pan, jak każdy inny, mógł się interesować młodą i piękną kobietą, która przyjmowała u siebie kwiat tutejszej młodzieży. Ale chciałem się tylko poinformować. Wiadomo nam, że panna Swietłow 2 miesiące temu bardzo chciała poznać młodego Karamazowa, Aleksego Fiodorowicza, i za to, że pan przyprowadzi go do niej w jego ówczesnym monasterskim stroju, przyrzekła panu dać na rękę 25 rubli. A stało się to, jak wiadomo, wieczorem tego dnia, który zakończył się tragiczną katastrofą, będącą podstawą niniejszej sprawy. Pan sprowadził Aleksego Karamazowa do panny Swietłow. Chciałbym więc dowiedzieć się, czy otrzymał pan wówczas owe 25 rubli od panny Swietłow. To był żart. Nie widzę, jaki to ma związek. Wziąłem dla żartu i żeby potem zwrócić. A więc wziął pan. Ale przecież nie zwrócił pan dotychczas tych pieniędzy. A może pan zwrócił? To nie ma nic do rzeczy, bąkał Rakitin. Nie mogę odpowiadać na takie pytania. Oczywiście zwrócę. Tu wtrącił się przewodniczący, lecz obrońca oznajmił, że zakończył badanie świadka. Pan Rakitin zszedł z widowni cokolwiek skompromitowany. Całe wrażenie szlachetności i wzniosłości było do cna popsute i Fieciukowicz, odprowadzając okiem Rakitina, jak gdyby pokazywał go publiczności. Macie tu waszych szlachetnych oskarżycieli. Pamiętam, że i wówczas nie obeszło się bez wybryku ze strony Miki. Rozgniewany tonem, jakim Rakitin wyraził się o Gruszeńce, krzyknął nagle – Bernard! Gdy zaś przewodniczący po przesłuchaniu świadka zwrócił się do podsądnego z zapytaniem, czy nie chce czego powiedzieć, Mitia zawołał. On i ode mnie wyciągał forsę, kiedy już siedziałem w więzieniu. Bernard, niegodziwy i karierowicz, i w Boga nie wierzy. Archijereja nabił w butelkę. Oczywiście i tym razem zgromiono Mitię za niestosowne okrzyki, ale pan Rakitin został dobity. Nie bardzo się też udało zeznanie sztabskapitana Sniegirowa, ale to z innego powodu. Przyszedł oberwany w brudnym ubraniu, w zakurzonym obuwiu,
i mimo wszystkie środki ostrożności i wstępną ekspertyzę okazał się